Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Spare Servants PT2. Kochani, wróciłem tutaj do naszego hasełka. Ostatnio widzieliśmy chyba PPP, a więc może teraz zrobimy sobie, nie wiem, Primal Predator. Zobaczmy. Bingo, wow! Jednak się udało. Bingo, zlecenie od agencji wysłane rok temu. Czego dotyczy? Opracowanie środka dla celów bojowych, wzmacniającego cechy fizyczne żołnierzy jednostek liniowych. Wzmocniona percepcja, odporność na ból, cechy fizyczne. Cholera. To łączy Marfiego i agencję. Ale dlaczego się rozstali? Co ich poróżniło? Czyby Marfi jednak przestał być posłuszny? Na to wygląda. Dostał wojsko, nieograniczony budżet, miał swój mózg i tyle obiektów badawczych, ile potrzebował. Nie wygląda to dobrze. Co, ja sobie to delikatnie jednak przybliżę, bo możliwe, że mnie troszeczkę ciszej słyszycie. Nagrałem znów ten odcinek w pośpiechu, jest godzina 16, a 18 jest odcinek. Oj, dobra. Zapiski dotyczące szeryfa. Luźne kartki, poplamione sosem. Zwykle okazuje się, że to całkiem ciekawe i ważne znaleziska. Sięgam po pierwszą. Szeryf dalej naciska na moją część umowy. O ile prostsze byłoby, gdyby tylko potrzebował pieniędzy. Ale nie, chcę poparcia wyborców. Będę dalej grał na zwłokę. Powinien nie robić kłopotów. Za parę miesięcy to nie będzie miało żadnego znaczenia. Wątpię, żeby przetrwał pierwsze dni eksperymentu. Nie z jego kondycją. Nie zrozumiałam specjalnie dużo, poza tym, że nie dzieje się tu nic dobrego. No właśnie, czy tu jest właśnie w tej chwili mowa o tej całej zarazie, która, jak było widać w pierwszym PT1, w parcie pierwszym, gdzie widzieliśmy, że no ten eksperyment chyba wyszedł poza całą tą skalę. Zresztą bardzo interesuje mnie tutaj to, co to jest. Na razie w ogóle nie mamy żadnych przycisków dotyczących właśnie tej szafy, tej komory, to prędzej. Zobaczmy sobie dalej. I że za kilka miesięcy będzie jeszcze gorzej. Co to w ogóle znaczy? Notatki Murphy'ego. Notatki. Muszą być jego. Ludzki gatunek zmierza ku niechybnej zagładzie. Brak naturalnych drapieżników i zagrożeń powoduje drastyczny spadek jakości osobników. Już badania Hargove, który zauważył wzrost szkodliwych mutacji, są alarmujące, nie wspominając o moich obserwacjach. Kolejne pokolenia, zamiast eliminować negatywne cechy na drodze ewolucji, jeszcze je wzmacniają. Pojawia się coraz więcej wad. Uszkodzone osobniki wciąż zachowują zdolności rozrodcze. Nie nastraja mnie to optymistycznie, biorąc pod uwagę brak zagrożeń. W przyszłości czeka nas zagłada, chyba że ewolucja jakościowa znów wróci do łask. Projekt Primal Predator wygląda bardzo obiecująco. Nie mam pojęcia, do czego nawiązuje, ale to nie brzmi optymistycznie. Raczej jak sen chorego szaleńca. Akurat pod tym względem jest to prawda. Gdzieś czytałem kiedyś właśnie na temat tych badań. One są w ogóle chyba dostępne gdzieś w internecie. Że brak po prostu naturalnego drapieżnika, brak zagrożeń od strony właśnie czynników zewnętrznych powoduje pogorszenie stanu ogólnego genów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest to fakt. Zresztą nawet myśl o utopie pokazuje, jak dobrobyt i brak zagrożenia ze stron zewnętrznych powoduje właśnie niemożliwość wręcz rozrodu niektórych osobników. Zresztą nawet samice przejmują cechy męskie i na odwrót. No więc jest to akurat prawda. Coś ty zrobił, człowieku? Jaki kataklizm uwolniłeś? A co on ważniejsze? Jak mogę go zatrzymać? No, naprawdę nic tutaj nie będzie? Muszę się stąd wydostać. Jak najszybciej. Powiadomić agencję. Naprawią to, co zepsuli, nawet jeśli mają polecieć czyjeś głowy. Czymkolwiek jest ten projekt, to dzieło szaleńca.
Człowieka, który posunie się do wszystkiego, byle osiągnąć swój chory cel. Wiem, że muszę powstrzymać Jane, inaczej od niej wszystko się zacznie. Ewolucja? Zmuszanie ludzi do walki? Drapieżniki? Murphy chce nas wprowadzić apokalipsę. Z myśli wybija mnie warczenie. Niskie, gardłowe, przerażające. Zamieram. Odwracam się wolno. Przede mną ledwo kilka metrów dalej stoi pies, ociekający śliną, warczący. Na ugiętych nogach prezentuje się potwornie agresywnie. Cholera. Tego nie przewidziałam. Odepnij, kopnij, użyj noża. Kopnięcie chyba nie da nic, odepnięcie też nie. Użyj noża. Sięgam po nóż, ostatnią rzecz jaka mi została. Liczy się odległość, musisz być pewna, zdecydowana. Nie wahaj się, a zrobisz to, jasne? Jest coraz bliżej, już czuję smród z paszczy. Ślina leci na wszystkie strony, na moją twarz. Łokciem podbijam szczękę, wbijam nóż w oko. Zdecydowanie tak, jak mnie uczył mentor. Nie zostawiam nic przypadkowi. Jakbym mogła. Zwierzę pada martwe. Oddycham z ulgą, otrzepuję się. Teraz Dave. Pewnie jest tam, gdzie materiał do badań. Materiał do badań. Żywi ludzie, na których ten psychopatyczny drań testuje swoje chore teorie. Oby nie było za późno. Boję się tej rozmowy. Idę. W głowie zapada mrok, świat znów się kręci. Jakby ktoś wsadził mnie na karuzelę. Z trudem utrzymuję równowagę. Wszystko jest takie rozmazane, nierzeczywiste, dalekie. Zamieram. Patrząc na bezbronne ciałko, z którego uchodzi życie. Ratuj i zostaw. Próbujmy ją uratować. Ratujemy czy zostawiamy? W sumie ten zbir jest już martwy. Nie no, musimy ją zostawić. Nic nie mogę dla niej zrobić, a nawet gdyby... Nie wolno mi zostawiać świadków. Odwracam wzrok. Nic jej nie pomoże. Małe, bezbronne dziecko. Dziewczynka leży w kałuży własnej krwi. Obok niej, ledwo metr dalej, ojciec. Cel. Teraz martwy z rozwaloną głową wcale nie wydaje się być taki przerażający. Po prostu zwykły człowiek. Na twarzy ma wypisany smutek, żal. To ludzkie odruchy, tak trudno mi teraz myśleć o nim jak o zimnym baronie narkotykowym. Upozoruję tę scenę na samobójstwo. Zapkował prochy i postrzelił dziecko. A potem, nie mogąc tego znieść, palnął sobie w łeb. Tak, to zrozumie policja i dziennikarze. Historia stanie się lepsza. Już nie zimne porachunki morderców, a tragedia. Ostrzeżenie przed prochami w gratisie. Nikt nie będzie miał pretensji, prawda? Zasłużyłaś na nóż. Wykonałaś misję. Dobrze mi poszło? Myślałam, że będzie gorzej. Znacznie gorzej. Zacznie krzyczeć, wrzeszczeć. Chociaż to niepodobne do niego. Jest tak cholernie spokojny, jak Sfinx. To... złamałaś kodeks. Wiem, co czytałem w protokole. Postrzelenie dziecka? Upozorowanie samobójstwa? Sprytne, prawda? Świetny materiał do gazet. Nie wyszło najgorzej. Dlaczego mnie nie chwali? Cel nie uświęca środków. Kodeks stoi ponad wszystkim. To koniec, Karen. Wybrałaś swoją drogę. Powodzenia. Zawiodłem się na tobie, jak jeszcze na nikim. Sobota, 16:13. Korytarz.
Półsiedzę w korytarzu, plecami oparta o zimną ścianę. Nikt mnie nie znalazł, ale minęło ledwo kilka minut. Jakoś tu pusto. Ostatnia rozmowa z Dave'em. Więcej się do mnie nie odezwał. Chociaż dalej pracowaliśmy w agencji. Rozdrapana rana wciąż boli. Każde z drzwi, które mijam, są opisane imieniem i nazwiskiem obiektu badawczego. I w końcu znajduję to właściwe. Dave Romer. Obiekt eksperymentalny numer 15. Ostatnie podanie preparatu. Data sprzed 3 dni. To już po Dave'ie. Cholerny psychopata. Tak już jest z geniuszami. Małe szanse, że trafi się normalny. Tam drzwi i wchodzę do środka. Z duszą na ramieniu. Boję się tego, co mogę zobaczyć. Nie mam jednak wyjścia. To, co widzę, ta dziwna, wykręcona postać, to nie może być Dave. Zamieram, ale rysy twarzy się zgadzają. Wygląda jak wynaturzona, chora wersja Dave'a. Przykrywam klatkę kawałkiem zasłony, z szacunku dla Dave'a, wolę pamiętać go takim, jaki był. Nie takim jak teraz, skrzywdzonym. O, mała, co ty tu robisz? Dave, poczekaj, zaraz cię uwolnię. Nie rób tego, nie możesz, nie wolno ci. Jest wyraźnie poruszony jak nigdy. Nie tak go zapamiętałam. Gdzie się podział spokój, nawet w najgorszych tarapatach. Nie możesz zapomnieć o tym, co zrobiłam? Nie, zapytajmy do czego po prostu. Dlaczego? Dlaczego nie mogę ci pomóc? Ja... Coś mi zrobiono. Ten Murphy... Urywa. Jest mu cholernie ciężko. Głos się łamie. Jakby postarzał się o dekadę w jednej chwili. Chcę go pocieszyć, ale wiem, że mi nie wolno. Ten psychopata? Co takiego? Krzyknął mi środek. To niebezpieczne. Pod żadnym pozorem nie otwieraj tej klatki. Znikaj. Nie chcę z tobą rozmawiać. Dla mnie wciąż jesteś martwa. Nie chcę mnie widzieć, czy chcę mnie chronić. Mam tyle pytań. Co takiego ci zrobił ten psychopata? To nie moja wina, że ona nie żyje. Zawiodłam cię. Zawaliłam naszą relację. Złamałam kodeks. W końcu mogę się do tego przyznać. Zawiodłam cię, Dave. Wiem. Od tamtej nocy nie ma dnia, żebym tego nie analizowała. Wciąż ponoszę za to karę w swojej głowie. Mówiłam prawdę. Dziewczynka wciąż mnie prześladuje. Dzień po dniu. Kodeksu się nie łamie. Ja to zrobiłam. Raz. Od tamtego czasu żyję według zasad. Przestrzegam ich. Czego chcesz, mała? Wybacz mi. Tego, o czym od dawna marzę. Odkupienia. Wybacz mi. Tak po prostu? Zasad się nie łamie. Nie. Nie mogę tego zrobić. Nie dlatego, że nie chcę, ale dlatego, że tylko ty możesz sobie wybaczyć. To moja ostatnia lekcja. Jeśli jesteś gotowa, zrób to. Ale dla mnie nie ma w tym wszystkim miejsca. Jestem już martwy. Klękam przy klatce, sięgam po nóż. Dotyk ostrza w dłoni przypomina mi, kim był kiedyś. Takim chcę go pamiętać. Walecznego, odpowiedzialnego człowieka, który nigdy się nie wahał. Tak, wtedy, kiedy ci go dałem, byłem kimś innym. Teraz nie trać czasu.
Miałeś mi opowiedzieć historię, Dave. Tak łatwo nie dam się spławić. Były mistrz wzdycha, kiwa głową. Agencja wysłała mnie, bo Murphy przestał się słuchać. Podejrzewali, że robi coś na boku. Ale prawda jest inna, gorsza. Znalazłem dziewczynę, która stąd uciekła. Na twarzy Dave'a pojawia się grymas. Zaciska zęby, przyciska dłoń do boku. Jane? Raczej ją wypuścili. Murphy stworzył coś, co zmienia ludzi w potwory. Nie wszystkich. Niektórzy umierają od razu, ale ci... Nie wiem, jak to działa, nie pytaj. Ale ci wybrani mogą zarażać innych. Rząd to zlecił? Agencja? Nie wiem. Pewnie nie. Pewnie Murphy wykorzystał ich środki, ale działał sam. Nie wiem, jaki ma plan. Jedyne, co robi, to zastrzyki. Widziałem to na innych. Zaraz stanę się potworem. Znikaj już. Mi się już nie da pomóc. Co jeszcze wiesz o Primal Predator? Muszę się dopytać o wszystko, co wie. W końcu z jego inteligencją. Na pewno ma sporo wniosków. Projekt Primal Predator to właśnie to, co dostałeś. W notatkach znalazłam, że za kilka miesięcy będzie po wszystkim. Good luck. Tak szybko to działa? Murphy chce wypuścić obiekty eksperymentalne, żeby zarażały ludzi. Zaczął od Greyville i tej... Jane. Co mam zrobić? Może jeśli ją znajdziesz, ona pomoże komuś to odwrócić. Agencja... Znów się pochyla. Wyraźnie obolały. Trzyma się za pierś. Teraz wynoś się stąd. Szybko. Nie zostawię cię. Nie mogę. Łapie się krat. Przybliża głowę na tyle, na ile może. Jesteś tak... durna, Karen. Cholernie durna. Nie możesz zrozumieć, że mi się nie da pomóc? Zabij mnie albo daj mi nóż. Jeśli naprawdę rozumiesz zasady, skrócisz moje cierpienia. Zabij go. Mam go zabić? No tak. Skoro nie ma ratunku, to nie zemsta. To cios litości. Humanitarny akt. Dave, potrzebuję twojego rozgrzeszenia. Nie wybaczę ci. Ludzie tak mają, że ich drogi się rozchodzą, cokolwiek nie zrobimy. To, jakim człowiekiem jesteś, to cię buduje. Jeśli jesteś gotowa zrozumieć, że nie liczy się moja aprobata, ale to, co ty uważasz, to jesteś mi równa. Szybkim ruchem wbijam końcówkę noża w jego serce. Dave wiotrzeje, opada na podłogę. Wycieram ostrze. Masz rację, mentorze. Tylko ja mogę pogodzić się z losem. Nikt inny. Na korytarzu czuję coś pod powieką. Karen, ty nigdy nie płaczesz. Teraz jestem wolna. Wiem, że postąpiłam słusznie. Wiem, że nie zawsze wszystko się układa, ale się biorę za siebie. Ale siłę biorę z siebie. Sobota, 17:06. Korytarz. Jak się by dostać? W końcu baza wojskowa. Żołnierze nie wiedzą, co tutaj się tworzy. Raczej mieliby problem z planem zniszczenia świata. Zatem znaleźć dowódcę, ale najpierw agencja. To będzie trudna rozmowa. Ale teraz... Przekradnę się przez bramę. Zadzwonię poza bramą. Dostanę uprawnienia od agencji i złapię Murphy'ego. Potem Jane. Hej, stój, bo strzelam. Black. Jednak nie jestem tak cholernie sprawny, jak sądziłam. Podnoszę ręce do góry. To ten idiota z baru. Z deszczu pod rynnę. Mogę wszystko wyjaśnić. Lala z baru? Co ty tu robisz? Dobra, powiedzmy mu. Spróbuję mu wytłumaczyć, o co toczy się gra. Może to zrozumie, a może nie. Dużo znaków zapytania, ale warto zaryzykować.
Wiesz, co tu się dzieje? Co robi ten psychol? Doktor Murphy? Badania. Ale hej, mów co ty tu robisz? Muszę to zgłosić. On eksperymentuje na ludziach. Tworzy chorobę, którą chce wypuścić. Bzdury. Podnosi wyżej lufę, tak, że celuje prosto we mnie. Dziwny, przerażający warkot przerywa nam uroczą pogawędkę. To znów pies. Ten sam. Ale przecież go zabiłam. Widzę nawet ranę. A jednak stoi. Dyszy z tą rozwartą, przeklętą paszczą. To jest pies zombie? Co do kurwy? Zastrzel to. Pada. Z niemal rozerwaną głową. Łapy wciąż odgrają. Zresztą oko wyleciało. Na szczęście huk strzałów zlewa się z dalekimi wybuchami. Baza wojskowa. Poligon. Co to było? Eksperyment Murphy'ego. Już raz go zabiłam, ale chyba teraz już nie wstanie. To jak? Zakopiemy topór wojenny? Bo jak nie, to samo stanie się z ludźmi. Tomas przytakuje. Muszę zameldować o tym górze. Majorowi, a Murphy... Przez radio. Przez radio zaraportował, że drzwi od laboratorium muszą zostać zabezpieczone i nikt nie może się przez nie przedostać. Zaraz będzie jechał do miasta. Zamknę cię w bagażniku. Tak najszybciej się stąd wydostaniesz. A ty? Raport u góry. Powodzenia. Zajmiemy się tym. Tomas otwiera klapę bagażnika. Rozgląda się, ale nikogo nie ma w zasięgu wzroku. Już mam wsiąść. Dzwoni telefon. Irytujący, wkurzający dzwonek. Sięgam do kieszeni. Nieznany numer. Czuję, jak pocą mi się ręce. Odruchowo wciskam zieloną słuchawkę. Tak? Słucham? Znowu ty. Widziałaś go. Widziałaś, co cię czeka. Nic innego. Nikt inny. Truchleje. Dave. To, co mu zrobiono, było absolutnie nieludzkie. Ty suko! Nie istniejesz, gnijesz w piekle. Ciebie tu nie ma. Nie może być. Wiem to. Pamiętam, jak się cieszyłam. Kiedy dowiedziałam się o twojej śmierci, siostro, cały dzień piłam. Cały cholerny dzień. Gniesz w piekle, sadystko. Tam, gdzie twoje miejsce. Już nigdy nie skrzywdzisz nikogo. Żadnego dziecka. Śmiech. Paraliżujący, przerażający śmiech. Znów się trzęsę ze strachu. Chociaż... Sądziłam, że mam to za sobą. Skrzywdzić? Ja was wychowałam. Teraz czekam na ciebie. Piekle? Obyś tam zgniła, suko. Sobota, 17:28. Baza wojskowa. Wduszam czerwony przycisk. Połączenie się urywa. Stoję, dysząc ciężko. Wszystko w porządku? Wygląda na zaniepokojonego. I to bardzo. No cóż, moje zachowanie na pewno odbiegło od normy. Stoję, macham rękami. Tak, idź już. Dziękuję za pomoc. Z tym będę musiała sama się zmierzyć. Sobota, 17:54. Samochód Murphy'ego. Trzask drzwi, warkot silnika. Jedziemy. Jest ciemno i niewygodnie, ale żyję. Na szczęście Murphy bardziej woli załatwić sprawy w mieście, niż mnie dopaść. Jest to jakieś pocieszenie. Wyjeżdża pan, doktorze? Dokąd?
Greyville. Będę za godzinę, może dwie. Pilnujcie laboratorium, żołnierzu. Tak jest, sir. Jak dobrze, że jest po mojej stronie. Może mieliśmy ciężki początek, ale nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Oto miękko pokonuje wyboje. Przynajmniej odzyskałem już zmysły. A w głowie też mi się tak nie kręci. Murphy z kimś rozmawia. Tak, mam waszych ludzi. Naprawdę sądziliście, że ta marna dwójka mi powstrzyma? Jesteście jak dzieci we mgle. W każdym razie dziękuję za fundusze. Dobrze je spożytkowałem. A co do waszych ludzi, odeślę ich w pudełkach. Niedługo. Sapincyn. Jest stanowczo zbyt pewny siebie. Już auto się zatrzymuje. Zaczekam chwilę i w końcu będę wolna. Sobota, 18:21. Parking. No tak, parking. Obstawiałam, że wyląduję albo tu, albo pod szpitalem. Zresztą, bardzo dobrze się składa. Zaraz odzyskam moje auto i zadzwonię do agencji. Ale najpierw kluczyki. W biurze szeryfa widzę sylwetki. Warto ich podsłuchać. Może Murphy powie coś jeszcze, co mi pomoże. Hej, a ty skąd się tu wzięłaś? Miało cię nie być. Wybrał sobie idealny moment, żeby się pojawić. Cholerny pacan. Wyglądam po auto. Miałam odebrać auto, to jestem. Zapłacę ile tam chcesz. Dawaj kluczyki i znikam. Czekaj, czekaj. Miałaś być w areszcie wojskowym. Jesteś cholernym szpiegiem. Coś ci się musiało pomylić. Siedziałam w motelu, leczyłam kaca. Dopiero teraz mogę prowadzić. Słuchaj, dogadamy się jakoś? Kręci przecząco głową i sięga do radia. Nie mam wyjścia. Będzie boleć, ale sam się o to prosił. Zaciskam dłonie w pięści, pochylam się do przodu. Rzucam się na zastępcę szeryfa. Obalam go na ziemię. Jest zaskoczony, próbuje się bronić, ale wyjątkowo nieporadnie. Rewolwer wylatuje z kabury, lodując daleko poza zasięgiem rąk. W rąk sięga mi do gardła, ale zbijam chwyt bez problemu. Kończy z nożem przy szyi. Sytuacja się nieco skomplikowała. Szlak, szlak, szlak. Jest bezbronny, przerażony. Zdany całkowicie na moją łaskę. Kluczyki. Dawaj kluczyki. Pospiesznie sięga do kieszeni. Wyciąga znajomy pęk, rzuca na nagrzany asfalt. Nie, nie rób mi krzywdy. Zabij go, Grzbruka, wypuść go. Albo to, albo to. Dobra, ogłuszmy Broka. Nie mogę go zastrzelić, przynajmniej nie tutaj. To byłoby stanowczo za głośne i przyciągnęłoby za dużo uwagi. Cholera. Mój pistolet z tłumikiem jest w bagażniku. Jeden problem naraz, Karen. Załatwię to dyskretnie. Uderzam go w skroń, tak jak mnie uczono. Omdlewa. Mam chwilę, żeby go związać. Nur jest w schowku. Murphy był na tyle przewidujący. Ach, to cholerny geniusz zbrodni. Pycham Bruka do bagażnika. Jest cięższy niż wyglądał. Czemu on jest zakrwawiony? Do następnego, sukinsynu. Knebel mocno trzyma. Nie będzie krzyczał, jak się obudzi. Mam tylko nadzieję, że Murphy będzie również zachwycony żartem, co ja. Brook jest już wspomnieniem. Teraz auto? Czy może wcześniej? Spoglądam na biuro. Od wnętrza bije ciepłe światło. Niemal czuję, jak mnie przyciąga. Jak ćmę. Zakradam się pod okno. Wcześniej upewniam się, że nikt nie został na parkingu. Poza zawartością bagażnika Murphy'ego.
Słyszę podniesione głosy. Chyba się kłócą. Ostrożnie zaglądam do wnętrza. Szeryf wygląda na wściekłego. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Perseverance PT2. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!